nie lubimy powtarzania, a zwłaszcza nie lubimy powtarzania w internecie. Kiedy spojrzymy do Pisma Świętego, tam powtórzeń jest trochę i ciut-ciut. Są refreny, są litanie, pojawia się nieustanny Alleluja i mamy poczucie, że czasem kręcimy się w kółko. Wchodzimy w krużganki dominikańskiego klasztoru, które znajdują się przed kościołem świętego Szczepana w Jerozolimie. Krużganki bardzo często znajdują się przed kościołami klasztornymi i zwykle służą nam, dominikanom, do tego, żeby odmawiać różaniec. Kręcimy się po prostu w kółko tyle razy, ile potrzeba, żeby odmówić te dziesiątki różańca. Różaniec ze swojej definicji jest modlitwą powtarzalną. 10 razy powtarzamy Zdrowaś Mario, 1 raz powtarzamy Ojcze Nasz. Można by się zapytać, czemu służy to powtarzanie? To już raz nie wystarczy? Nie lepiej zatrzymać się i tak wolniutko, słowo po słowie, głęboko kontemplować, co znaczy zdrowaś, co znaczy Mario. Tymczasem powtarzanie, podobnie jak w Piśmie Świętym, refreny, które się tam znajdują, służy do tego, żeby nasze emocje nanożyły za tym, co mózg pomyśli. W psalmach, w poezji znajdujemy refreny, które przekazują nam podstawową wiadomość czy podstawową treść danego utworu. Podobnie w opowiadaniach czy też w narracji bywa tak, że słowa, które najczęściej się pojawiają, stają się słowami kluczami. To znaczy słowami, które gdy je prześledzimy i w to, w jakich kontekstach się pojawiają, otwierają nam ten tekst, dlatego stają się kluczami. I tak na przykład w opowieści o Jonaszu takim słowem będzie czasownik wołać. Jonasz jest posłany do tego, żeby wołać do Niniwitów. Odmawia. Powtarzają to samo wezwanie do niego marynarze na statku. Mówią, wołaj do swojego Boga. Jonasz dalej odmawia. Dopiero otwiera swoje usta i zaczyna wołać, kiedy jest w brzuchu ryby. I wtedy dopiero wszystko się przełamuje i Jonasz rzeczywiście wychodzi na powierzchnię i woła do Niniwitów. A całość opowieści o Jonaszu zamknięta jest wtedy, kiedy to Niniwici zaczynają wołać do Boga. Albo w przypadku opowieści o zmartwychwstaniu Chrystusa, takim słowem powtarzającym się będzie trzęsienie. Trzęsą się więc słudzy, nie przepraszam, słudzy, tylko strażnicy, tak samo jak trzęsie się ziemia. I oni są pełni strachu, ale są jakby martwi wtedy, kiedy ten, który był martwy, powstaje do życia. Natomiast kobiety, które też są pełne lęku i boją się, przeciwnie, wybiegają z wiadomością o zmartwychwstaniu, niosąc ją do apostołów. Ktoś powiedział, że jedynie Bóg i dzieci nie nudzi się powtarzaniem tego samego. Dlatego Bóg co wiosnę stwarza te same stokrotki. Bóg nie nudzi się powtarzając te same czynności. W Biblii również znajdziemy te same motywy. Na przykład Bóg stwarza świat, oddzielając wody, te górne od tych dolnych. Znajdziemy również działanie Boga wtedy, kiedy będzie rozdzielał wody znowu w poziomie, będzie rozdzielał wody Morza Czerwonego. Później będzie rozdzielał wody Jordanu. Przez te podobne motywy Bóg pozwala się poznać. To troszkę tak jak malarz albo reżyser, który przez te same motywy powtarza po to, żeby poznać swoją rękę, linię, przez którą kształtuje swoje dzieło. A nam, czytelnikom Pisma Świętego, rozpoznanie ręki Boga może służyć do rzeczy jeszcze ważniejszej, ostatecznie do tego, żeby umieć rozpoznawać Boga nie tylko w Piśmie Świętym, ale w życiu.